Zdecydowanie tak. No, Mateusz przypieczętował dzisiejszym startem swój wyjazd na Igrzyska Olimpijskie do Paryża. Znakomitym wynikiem srebrny medal zdobyty na naprawdę bardzo szybkim, bardzo wymagającym torze w Pradze przy bardzo dobrej obstawie, więc na pewno się z tego cieszymy. Cieszymy się, myślę, z całych zawodów, bo mało brakło, żeby drugi nasz reprezentant Dariusz Popiela również był w finale. Dopiero decyzja wideo, myślę, że no dosyć kontrowersyjna, która przyznała 50 punktów karnych, spowodowała, że Darka nie było. Więc myślę, że udane zawody zwieńczone medalem i to na pewno cieszy. Myślę, że spokojnie do tego podchodzimy. Klaudia na chwilę obecną wykonuje znakomicie swój plan, została mistrzynią Europy w Tacen. Dobrze o tym wiemy i o tym pamiętamy. Wszystkie starty są po drodze. Klaudia już wcześniej miała zapewniony wyjazd na Igrzyska Olimpijskie, więc spokojnie do tego podchodzimy i wiemy, co nas czeka, wiemy, jaki mamy cel i do tego dążymy. Dobre przejazdy. Ja nie lubię tych szumnych zapowiedzi, nie lubię pompowania balonika. Wierzę w to, że mamy zawodników, nie tylko wierzę, ale wiem, że mamy zawodników na takim poziomie, że jeśli pojadą swoje, pokażą pełnię swoich możliwości, o wyniki możemy być spokojni.